6 rana. Lecimy z szalunkami. Zrobiliśmy sobie rano tak deszczowo było, zrobiliśmy szybko sobie w koło. I teraz pokażemy jak. Tutaj mi trochę brakuje, temu robię w środek wstawkę. Ja mierzę zawsze tak, 10 cm pod krawędzi staram się mierzyć. Czyli jak jest łączenie, to żeby po 10 cm od łączenia było. Zostaje wtedy miejsce na to, żeby jakąś łączeniówkę przekręcić. I mierzymy 10 i 20 od góry, bo taką mamy wysokość wieńca. To samo z drugiej strony. 10 i 20 od góry. Nawiercamy szósteczką. Szpilka. Szpilka. I zakładamy. Widzicie, co się dzieje? Równiutko. Tam mówię, delikatne są tam jakieś skoki. Ale to jak rozstawimy laser, to wszystko sobie ładnie poustawiamy. I teraz tak. Przy pomiarach trzeba patrzeć, czy dobrze dolegają. Bo nie skręcamy od razu mocno. I dobrze dać sobie z milimetr luzu. 179. 179. I teraz jak tniemy równo. U nas dotarcie od prowadnicy jest 2,8 2,8 cm. Musicie patrzeć, z której strony znaczycie. Trzeba odjąć grubość żazu. I tą odległość. My używamy takich ścisków szybkich. Przykładamy sobie poziomiczkę. Już bateria trochę słaba. Druga się ładuje. O, i teraz macie pewność, że jest zachowany kąt. Z tym wierceniem tutaj musicie patrzeć, żeby nie trafiło wam na ściankę albo na czpień. Także czasami wyjdzie inaczej niż 10. Ale na łączeniu zawsze dodatkowo na 10 dajemy. Tak jak tutaj jest pusta ścianka, tylko ścianka, to normalnie dajemy 10 cm z dwóch stron. I wiercimy. 10. Dwadzieścia. Ja do takich pomiarów używam zawsze drewnianej. Jest dokładniejsza.
Cak. Cak. Teraz jeszcze szpilek Tomek dotnie. No i jak widzicie, tutaj muszę zrobić tak, bo tu tamta szpilka wystaje. Jak widzicie, montaż to jest czysta przyjemność. No i tu sobie skręcimy od środka też do kąta. I będzie grało. Następne. Kontrolnie sprawdzić. O, i tu już jak mamy taką sytuację, że są szpilki, to musimy już sobie nie mierzyć 10, tylko mierzyć tak, jak to wychodzi, bo tu odchodzi oczywiście grubość płyty, a tutaj będzie 10. I tak sobie wieszamy na dwóch, trzech szpilkach wszystko. Jak już wszystko będzie wisiało, wypoziomowane będzie, może nawet jeszcze przed wypoziomowaniem zrobimy, żeby nie zahaczyć wiertłem, to jeszcze podokręcamy, tak żeby maksymalny rozstaw był szpilki był metr. Tu mały wieniec jest, to nie będzie dużej siły tak naprawdę, ale nie chcemy, żeby nigdzie nam rozparło nic. Krótko. Nie chcemy, żeby nic tam rozparło, także trzeba podokręcać. Na pewno ważne jest, żeby na każdym łączeniu było. Dwieście cztery i tu mam otwór. Dobra. O, no 7 cm. I powtórka z rozrywki. Nie tą rzuciłem mu, zaraz mi musi oddać. Dobra, mamy wszystkie przełąki pozakładane, łączenia pokręcone. Tak samo na roże mamy tu pokręcone wszędzie, powzmacniane, szpilki podokładane. I teraz my robimy w taki sposób, wyginamy sobie takie pół strzemionka. Zawsze zostaje z szóstki trochę, jakieś tam odpady. I tu robimy tak, żeby wewnątrz, wymiar wewnętrzny miał tyle samo, to musimy mieć tutaj zewnętrzny, czyli 24 ścianka i w naszym przypadku jest 22 płyta, czyli łącznie musimy mieć 28,4. O. W ten sposób sobie zakładamy je. I one zostaną przykręcone. No teraz zobaczcie, teraz mamy troszkę luzu. Czyli ten szalonek musi nam lekko się rozejść. My sobie to zakładamy tak co metr i zawsze zostawiamy sobie tutaj około 2 cm. Na oko oczywiście. Za wysoko jak dacie, to będzie lipa, bo wam to rozegnie, wymiar wam odejdzie. A tu 2 cm nie ma szans, żeby wam coś odeszło. I dopiero jak to podokręcamy, będziemy mieli z góry wymiar wewnętrzny, ten docelowy 24.
to dopiero będziemy dokręcali dolne szpilki i podnosili wszystko do poziomu już. Oczywiście jeżeli trzeba, tam gdzie trzeba. Tutaj nie trzeba ich nie wiadomo jak dużo dawać, bo jest mały wieniec i nic tu się nie ma prawa wydarzyć. O, i sobie tak wszędzie rozkładamy. Można też deseczek użyć, ale zawsze jak damy tak deseczkę, to później tutaj nigdy się nie doleje tak jakbyśmy chcieli. Dlatego robimy to w ten sposób. Jest to sprawdzone. Są gotowe, można kupić, kiedyś pewnie kupię. Regulowane. Ale jeszcze na razie musimy się posiłkować tym, co mamy. Zresztą nie każdy, kto chce sam budować, jest w stanie zainwestować w takie coś od razu, bo żeby kupić te gotowe, bo to trochę kosztuje. A jednak ta szóstka gładka zawsze zostaje na budowie i pogiąć to jest 15 minut roboty. Pach, pach. Opa, widzę, że trochę jeszcze musimy ich dociąć. Bo będzie trochę mało. Środku damy. No,
Kurczę, jeszcze parę sztuk trzeba dociąć. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem sztuk jeszcze musimy dociąć sobie. Zdjęmy i zaraz wracam. O, i jest. Teraz kręcimy. Jakbyście od razu podokręcali te szpilki, to byście pościągali górę w ten sposób i byłoby wam ciężej dokręcić to. A tu tak. Z grubsza sobie łapie. To już nigdzie nam nie pójdzie. I tu jest pewne, że się styka. No, taka odległość spokojnie wystarczy, żeby sobie podejść kielnią. Elegancko i nie kręci tutaj z dołu, tylko kręci tu wyżej, bo musicie mieć trzymanie tu wyżej. Dół będą trzymały szpilki. To już nie robota w rękawicach. Się trzyma. Warto poświęcić trochę czasu, żeby to było jak najmocniej, żeby wam później nie porozpierało. Bo po co? O, i w ten sposób kręcimy wszystkie. To możecie też sobie nie ustawiać od razu, bo to później młoteczkiem wam to pójdzie, tylko kwestia tego, żeby było w miarę wyosiowane. Nic się nie będzie działo, później sobie muteczkiem ustawicie. O, i tak wszystkie po kolei lecimy. Mamy w środku już wszystkie pokręcone, to na zewnątrz zostało.
ale już zaraz 16 godzina. Jutro beton na 12 i doszliśmy do wniosku, że nie będziemy dzisiaj się orać. Chodzi, że jutro też coś trzeba robić. Zostało nam tutaj tylko czpienie, dopoziomowanie wszystkiego i tak nam kręty się kończą, także trzeba byłoby do sklepu jechać i podjęliśmy decyzję, że dzisiaj będziemy kończyć. Do 12 bez ciśnienia to ogarniemy. Z dużą kawą w międzyczasie. A przy okazji więcej materiału będzie na jutro. Bo samo zalewanie to potrwa, podejrzewam, że z pół godziny. Z pół godziny i godzinkę. I godzinkę pewnie przetarcie, sprzątnięcie. Rano ma być też kierownik budowy. Nam to tak naprawdę została godzinka pracy, żeby to skończyć. No mówię, tak jak pokazywałem na poziomicy, nie ma tutaj dużo korekt. Także postawimy laser. I delikatnie, gdzie będzie trzeba, to poprawimy. Tutaj widzicie, właśnie dlatego dokręcam to, bo lekko idą do środka, jak się skręciło trochę szpilkami i trzeba to ustawić w drugą stronę. Jak dokręcam, to automatycznie mi dociąga. Jakbym zaczął dociskać szpilki trochę mocniej, to automatycznie by mi się środek cały poschodził. A teraz, jak mam pozakładane, to nic mi się tu nie poschodzi. I cały wieniec w środku mi trzyma dokładnie wymiar 24 cm. Wiadomo, że jak gdzieś tam za 2 mm zeszło, to nikt by nikogo nie zastrzelił, ale po co? No i finał, zbrakło nam tu na ten kawałeczek wkrętów. Psa. No i zobaczcie, automatycznie nam się zrobiły wszędzie linie, tak jak być powinny. Żeby się uprzeć, to dałoby się za jeden dzień to skończyć, ale my zawsze przygotowujemy sobie troszkę więcej, dlatego też zaczęliśmy w sobotę i beton nie zamawialiśmy betonu na rano, tylko zamówiliśmy na godzinę 12, żeby na spokojnie sobie to czego dzisiaj nie skończymy, to żebyśmy sobie mogli skończyć to jutro z samego rana, jeszcze przejść, sprawdzić wszystko. I tyle na dzisiaj, dzięki. I widzimy się jutro.